Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian Czolo z tej strony, kłaniam się, zapraszam was na kolejny film, a co za tym idzie na kolejną część mojej zmagi na portalu czeskom. Podobno Dawid Czerw został, znaczy podobno, no to jest fakt, został kolejnym polskim IEM-em, czyli mistrzem międzynarodowym, gratuluję. Jego bot jest rzekomo podkręcony. Troszeczkę. No i sprawdzimy tego bota. Zagrałem sobie, moi drodzy, C4. Spróbuję to zrobić dosyć sprawnie. Myślałem, że jednak C5, no obrona sycylijska, wariant smoczy, partia włoska, jeśli tak, to partia włoska znana i lubiana. Teorię troszeczkę znam. C3 się gra z ideą D4. Prawdopodobnie D6. Ja postopuję tutaj ekspansję. Zagram H3, on roszada, ja roszada. Wieża 1, skoczek tutaj tym manerwem typowym. Tutaj słusznie. On może chcieć wymienić te gońce. Ja chyba ich wymieniać nie chcę. W razie tak, to tak i tak. Tak, on finalnie staje na C2. Dlatego też to posunięcie C3 jest użyteczne. Tym samym wspomagamy centralnego piona. D5 wrzucił pierwszy, ja to biję. I prawdopodobnie hetman, tak? Hetman bije, pierwsze bicie za nami, teraz już z górki. No, powiedzmy, proszę pana, że z górki na pazurki. Czy mi tu coś grozi? D4 trzyma strasznie mocno. Wieża na E, ewentualnie. Tak, wieżu trzeba wejść na E. To się wydaje dobry ruch. Takie posunięcie też jest widywane w różnych konfiguracjach. Chyba jest widywane. Dobra, zagram hetmanem na E2. Trochę dziwnie to stoi. Ale co to za ruch jest w ogóle? Dlaczego tak zagrał? Proszę mi tutaj powiedzieć. Mogę złapać tempo na gońca, to nic nie zmienia. Mogę zagrać A4, co wydaje się być jakimś ruchem. Wtedy pewnie B4. Możemy wymienić hetmany, przejść do końcówki, ale z botem do końcówki. Jerwa. Jak tu zagram i zabiję i tu, to mi przyjdzie skoczkiem na F4. Tego nie chcę. Mogę tak spróbować napaść na gońca. A on pewnie będzie chciał zagrać coś takiego. To są możliwości. A jak ja go kopnę, to co się stanie? On pewnie tu chce przyjść. Bicie i przyjść wieżą. Aha. No, mądrze, panie boci. No dobry goniec za złego gońca. Tylko, że problem jest taki, że będę chyba musiał odbić tutaj. I straszna dziura się tu zrobi. Nie chcę tak. No. No stoję źle. Znaczy w sensie, jak się rozegrać, tak, tak? Nie widzę nic innego. Gram A4 po prostu. Wow. No tak. Okej. Jasne. Ma to sens. No nie mogę bić, rzecz jasna. No, wracam grzecznie, ale... I teraz jedzie E4. Ależ będzie dusił. No popatrz. Popatrz go. No nieźle. Sobie poczynasz, panie dzieju. Mogę tu cię zabić. Mogę cię tu zabić przecież, nie? No mogę cię zabić. Tu się broni. No i teraz bez hetmana za dużo nie poatakujesz? No to jeszcze się okaże. Jeszcze się okaże. Koleżko. Tu... No tu mi weźmie na koniec. Ojej. Więc muszę tak. A i tak mi weźmie tu, bo jak odbije tu, to on mi capnie z szachem. A, tracę pionka. Ty łotrze. Szach tutaj? What the? A, po tym ruchu jest bicie wieżą? Po biciu tutaj jest to? Ależ mnie porobił! O, człowieniu. Ależ mnie porobił. I teraz bicie z szachem. Na figurę mnie zrobił. No patrz go. Fuf. Skoczek przez bandę. Pytanie w ogóle, czy jestem w stanie tego skoczka odbić. Nie, no to... Ależ oszukane się czuję. Zrobił mnie w bambuko. W bambucel. No nie, no to proszę pana, no to skoczek wychodzi. Szok i niedowierzanie. Tutaj. Z szachem mi tu wlezie zaraz. Czuję się bardzo źle.
Czuję się bardzo źle. No nie wiem, na otarcie łez zabiję na B5. Oczywiście tak, szaszek jeszcze. Jeszcze szaszek i zabiję tutaj. No gramy coś, no gramy, gramy, proszę państwa. Gramy. Fundujemy mu tramwaj. Jeszcze tu zabił. Nic nie widzę totalnie. Totalnie nic nie widzę. Odejdzie teraz gońcem, żeby nie wisiał. I jestem zrobiony na figurę, na goło. Figurę. Nie mogę tolerować tego skoka. Nie, no to jest przegrana partia, słuchajcie. Totalnie. To jest pewnie z minus 6. Albo i lepiej. Albo i lepiej. No, wieża broni. Ja przychodzę tutaj, on pcha. Nawet nie pcha, skoczka podciąga. Dobra, ja tu poddaję w tym momencie, bo tu jest wór totalny. Wór totalny. Ajajaj, 3 błędy. Przybłędy. No, strasznie mnie porezą. No tak prawdopodobnie by było, no, grając na żywo. Chociaż miałem kilka partii z Dawidem, no niestety nie udało się ich zwyciężyć. Może komu błędów było więcej, tu jest jeden. 85%, ale no nie, no tam taktycznie oszukany zostałem. Za mało taktyki, Marian, robisz. Tak, to prawda. No tutaj teoria odklepana, wszystko było fajnie. Tak właśnie się grywa. D5 jest niedokładność, znaczy D5, ja mogę w ogóle D4 grać, nie patrzeć, nie reagować. Ok, wieża 1, niedokładność, hetman E2. No, skoczek H5 to błąd się okazuje. Skoczek G5 trzeba było grać, skoczek G5 z napadami, hej, na gońca. Myślałem, że on wtedy goniec, ale chyba nie mógł tu gońcem zagrać, bo chyba widły by dostał w ogóle, więc... O, A4 is a miss. No trzeba było zgrać skoczek G5, albo goniec E3 po prostu. Dlaczego nie gram skoczek G3 właśnie? Nie przewidziałem tego. To totalnie. A, odbicie wieżą! Odbicie wieżą w ogóle jest turbobłędem, się okazuje, bo właśnie wchodzi to. A trzeba bić gońcem, żeby nie było tego motywu z biciem na C1. Kumaci, teraz tracę tylko piona. Tylko piona. Biję sobie teraz na B5 pewnie. Albo w tej redakcji oddaję po prostu figury, nie? Goniec E3 prawdopodobnie jest ruchem, tak? Aha. Goniec E3 należałoby zagrać. Jakbym zabił? To jest dużo. A nie, no przecież atak jest na F2. Co ja biadolę w ogóle? Prawdopodobnie trzeba wziąć tu. Albo goniec E3, żeby bronić się w dwójki. No co ty? Ślepa kicha. Prawdopodobnie tak. Trzeba było zagrać. Wieża FD. No i gniecie, nie? Gniecie mocno. Gniecie mocno. I próbować się dorozwijać. Ależ taktyczny babol. Yeah, dziękuję. Nie widziałem, autentycznie nie widziałem tej opcji z odbiciem wieżą i skoczek E2 check. Że pierwszeństwo oczywiście bicie z szachem na D1 i leci na C2. No, panie Dawidzie, aleś mnie porobił. Później jeszcze podstawka piona. No, niedobrze jest, słuchajcie. Niedobrze. Trzeba wyciągnąć wnioski i zapitalać z tą taktyką. No, brak czujności. No dobra, dziękuję za uwagę. Następnym razem będzie lepiej. Odegram się jeszcze. To nie jest moje ostatnie słowo. Spróbujcie się z tymże botem. Dziękuję za uwagę, moi drodzy. Pozdrawiam.